Okej, ludziska, startujemy. Z tej strony Sebo, kontynuujemy dalej przygodę z Call of Duty World at War. Tak mniej więcej się mówi. Rzeczywiście, może mój poziom angielskiego nie jest do końca top, perfect, ale staram się, naprawdę staram się, musicie mi uwierzyć, że ja angielskiego się, ludziska, nie uczyłem tyle, tylko co z gier, tak przez cały okres szkolnictwa jednak tylko był niemiecki, ale myślę, że jednak to nie jest najważniejsze, prawda? Czy się dobra też za barda. Twarde lądowanie 15 września 1944 rok, lotnisko Pelelelulu. Przechodzimy do gromienia. Mamy tutaj dżunglę, jest to już trzecia część Call of Duty World War i dżungla. Dżungla. W każdym praktycznie shooterze, dobrym shooterze musi być epizod z dżunglą. Mniej więcej jakie gry zapożyczyły sobie ten tą przyjemność, tym więcej to mapowanie. Co my tam mieliśmy, pamiętacie? Był to Crysis, Black Ops, tryb multiplayer. Było naprawdę dużo gier. Wcześniejsze medale też były w dżungli. Jest to naprawdę dobre obsadzenie fabuły dżungla. Coco Jungle. Tutaj będzie prawdopodobnie zasadzka, z tego co pamiętam. Już dawno naprawdę w tą grę nie grałem. Nagrywam teraz z wami właśnie ten komentarz. I widzę, że jest nie halo. Tutaj będą kamikaze. Musimy się tutaj przed nim obronić. Musimy uważać naprawdę, ludziska, bo oni potrafią wbić nam tego bagneta, nie powiem gdzie, w 4 litery. I jest problem później. Także fani FPS powinni być zadowoleni. Mówię, nagrywam teraz FIFA i FPS, muszę pogodzić te dwa gatunki na jednym kanale. Nie każdy lubi FIFA, nie każdy lubi FPS i trzeba będzie starać się jakoś to mniej więcej ogarnąć. Ale moi widzowie na pewno jesteście zrozumiali i zrozumiecie. Nie będzie jakiegokolwiek problemu. To oznacza, że też multiplayery koda też będą się pojawiać, prawda? Musimy się schować, bo jesteśmy ranni. Nie wiem, kto mnie strzela za bardzo. Nie widzę tu nikogo. Chyba oni już wykończyli ich. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie ma to jak mieć swoich fufli od tego. Dobra, dawajcie chłopaki, do przodu pociśniemy troszkę. Zobaczymy, co tu się dzieje. A, takie klocki. Tutaj zaraz będą... Aha. O ja pierdziule, to troszkę ich za dużo jest. Więcej niż ustawa przewiduje, ale spokojnie. Teraz, wow, granat. Padnij, o, minimalnie. Trzeba będzie im oddać. Zwrot. VAT-u. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Napierdalamy trochę tymi granatami. A co tam, prawda? I wiedzą, że jest wojna światowa. Dobra. Musimy obejdziemy tutaj delikatnie. Tam widzicie, tam jest bunkier. Musimy tam się do niego dostać. Jeszcze nie wiem jak, ale w pakiecie jest po prostu przewidziane w tej misji. Mam tam się dostać po prostu i tyle, no. Takie są parametry misji. I trzeba tam się po prostu dostać. Dobra, wbijamy się tego bunkra. Spokojnie. No scope. Nie, jeszcze amunicja jest, to nie będzie problemu. Tutaj tak samo. Dwóch zabitych w bunkrze. Widzę, że za bunkrem też się czai niebezpieczeństwo. Jeden wyczyszczony. Tutaj koleś z bagnetem. Delikatnie. Przecież rzucimy może granata, żebyśmy się przebili. Oczyścimy sobie drogę może. Dobra. Nasi już są. Także szturm jest na pełnej kurwie. Nie ma tutaj żadnych ostojów i przestojów. Gdzie, chłopie, strzelasz? Pomyliłeś się troszkę. Co ty? To nie te gry. To nie sniper, tyli. Weźmiemy sobie może Arisaka. U nas też fajna broń. Podoba mi się rzeczywiście. Patrzcie. To świat. Wtedy, naprawdę wtedy czujemy drugą wojnę światową. Jeden strzał i przeładowanie. Arisaka. Motherfucker. Yeah. That's right. Tak ma być. Dobra, tutaj jeden. Na zmianę tak będziemy strzelać, ale to musimy iść do przodu, ludziska. To nie możemy stać tutaj. Trzeba do przodu przycisnąć. Przeładowanie. Tu widzieliśmy jednego delikwenta. Trafiony.
Teraz. Też trafiony, ładnie, ładnie, naprawdę. Tutaj widzę, że granatem mu rzucimy kolesiom. Powinno być dobrze. Idziemy do przodu. Wow, ostrzał. Padnijcie, towarzysze mój. Nie, tu trzeba uważać rzeczywiście teraz. A to już mój zmytacz. No i bardzo dobrze. Idę do ciebie, idę do ciebie. Wiem, że chyba byś musiał tutaj z bunkrem zdziałać chłopakom troszkę. Przysmolić tyłek. Nie, nie, ja się nawet nie ruszam. Za dużo ich. No to dawaj, co ty, ja ciebie dosłaniał. Ciśnij. O, wow. Aż tutaj poczułem ciepło. No i dawaj tą swoją butlę, ja ci pokażę, chłopie, jak to się robi. Jak się jara Chińczyków. Patrzcie po cichutku i patrzcie. Gin, diablo. Widzieliście? To było wejście, kurwa, smoka. Jarać. Ścieżka dźwiękowa naprawdę zajebista. Może ściągnę tą ścieżkę dźwiękową na kompa. Ja pierdolę, jak to fajnie wygląda, ludziska. Weźcie taki miotacz ognia i tak wszystkie w pizdu zjarać. Nie ma nikogo już więcej? To wszyscy? Nie, no jak? Za cicho coś jest, co nie? O, tu już jeden się nam zrespił. Osiągnięto punkt kontrolny. Coś nadlatuje. Holy shit! Mam nadzieję, że to nie nasi. Nasi. Dobra. Fajna, fajna, duża przestrzeń. Prawie jak Battlefield. Czekajcie, ja muszę tam na górę. Się trzeba było dosyć tych gwiazd. No to idziemy. O, niespodziankę mamy. Fajnie się jara. Zajebista sprawa. Koleś na drzewie, zaraz go zjaramy. Dobrze, dobrze, fajnie, fajnie. Wow. Zjarałbym się prawie. Patrzcie na to. Wszyscy? Aaaa. Ole się jara. Czujecie? Za dużo węgla. Dobra, chodźcie do przodu. O, wróg zabarykadował się w budynku administracyjnym. Widzę, że tu grubo będzie. Przydałaby się jakaś broń, wiecie? Coś mam, jakąś broń? Kolta to nie, to kolt nie może być. Musi coś być lepszego do strzelania, bo tu jednak będzie gruba akcja. I przydałoby się coś szybszego i z pierdolnięciem jakaś broń. Tutaj rzeczywiście przedostać się do tej ich rezydencji. Naprawdę będzie masakra. Coś czuję. Spróbujmy granatem ich zaspamić. Na razie przebić się na pierwszą stronę. Yeah, dobre to było wejście. To było ładne. Oj, jajajaj, parzy, parzy, parzy. Ała, ała, dupa, ała, 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 ała. Nie, to był zły pomysł. Musimy zdejmować po kolei w takim razie. Nie wiem jeszcze, nie mam dokładnie pomysłu. To ty się, koleś, gapisz, ty. Walcz w obronie kraju. Nie, to jest ciężko, będzie bliska. Dobra, zabici. Ale co z tego, jak tutaj... Tu jeszcze mamy jednego, na dachu jest jeszcze jeden. Dobra. Tam mamy na końcu... nie możemy dać im dojść do tych działek. Kurczę, co są na górze. To jest najważniejsza rzecz. Myślę, że oni tam się nie respili, bo... Ja mi się wydaje, że lepiej trzeba iść do przodu. Jak... Tutaj padniemy, schowamy się. Tam jest jeszcze koleś, dwóch jest kolesi. Widzę go. Widzieliście? Dobra. Zdjęty. Możemy iść do przodu, jeszcze tam jest jeden. Szybkie takie, wiecie... Ominiemy go jeden, tutaj zdjęty. Pokaż się. Dobra. Zdjęty. Spokojnie, możemy udać się do przodu. Cholera jedna, no. Tak byłem blisko. Co jest? Gdzie oni są moi?
O shit, tam pełno ich wylazło. Ale spokojnie, zaraz ich zdejmiemy, ludziska. Nie martwcie się, naprawdę nie martwcie się. Gromiasty czuwa na posterunku. 4100 widzów niedługo, naprawdę, yeah! Zajebista sprawa. Call of Duty World War, część trzecia. Obiecałem sobie, że skończę tą serię. Bo naprawdę kampania, uwierzcie mi, że ktoś gracie w koda, jest naprawdę wciągająca. Wojna światowa. Druga. Tu nie ma nikogo? Nie, nie ma. Spokojnie ogarniemy. Chodźcie. Ale rozpierdol. To mam nadzieję, że te czołgi są moje. Tak, to są moje czołgi. No, to jesteśmy na miejscu. Prawej tygromiasty na posterunku. Yeah. Jednak druga wojna światowa, ludziska, ma swoje też klimaty, rzeczywiście. Może naprawdę wciągnąć. Sami zresztą zobaczcie, czy to nie jest piękne. Ten rozpierdol totalny. Dzisiaj jest jednak wojna taktyczna, wszystko jest oparte o taktykę. A kiedyś to był rozpierdol totalny, nie patrzyli się. Tam jest koleś. Oczywiście czołgi jadą, nikt go nie zdejmie, no bo po co? Ja, jako główny bohater, muszę go upierdolić. Przyładujemy. Pole bitwy, prawie jak Battlefield. Chociaż prawie robi wielką różnicę, ale... Widać, że jest wszystko na skryptach, ale naprawdę fajnie to wygląda. Dobrze, że mój fraps to wytrzymuje, mój komputer. W tym momencie, jak to nagrywam, wrzucam filmik z Fify. A jak wiecie... Chrom zajmuje też miejsce trochę. Co to było? Ja pierdzielę. Gdzie jest bazuka? Ale tu gdzieś bazuka była. Dobra, mam tą bazukę. To z ludziska pobawimy się trochę teraz w Battlefielda. Yeah! Jest moc! Jeden dostał. Ja nic nie widzę w tym dymie. Nie wiem, czy on trafiony, czy nie. Oberwał. Dobrze. Yeah! Ładnie, ładnie. Gdzie jest dalej? Gdzie jest następny czołg? Jest tam, widzę. Ładnie dostał, ładnie. To było piękne. Od ty... Tutaj gdzieś czołg chyba był. Jest, ale on kurde kawał drogi ode mnie. Uciekł mi. Czekajcie, bo... Nie chcę spudłować, nie chcę spudłować. Jasna cholera. Woo! Gdzie on ten czołg jest? Nie widzę go. Jest, widzę. Mam cię. A, trafiony! Ty, byku. Bazuka, brak amunicji. Już mam amunicję. Wracam z powrotem do gry. To było piękne. To było zajebiste. Teraz zjaramy, zjaralibyśmy trochę ich. Nie obraziłbym się, jakbyśmy tam wszystkich w pizdu. Nie, to było piękne. Więcej takich akcji, taki miotacz ognia w nowym kodzie. Wierzcie, by to byłoby coś. Tak zjarać wszystkich. Nie, no widzieliście? Epickość, normalnie epickość. Padnij, Sebo. Zjadamy wszystkich w pizdu. Ja to tak mówię. Tutaj się pójdziemy za tą gwiazdkę, się schowamy. Granatem przeczyścimy. Ta jest. Granat, miotacz ognia. A co? Pierdolić. A to moi, sorry ziom, sorry. Naprawdę. Excuse me, przepraszam. Bo ja zjaram tutaj zaraz. Graliście w Quake'a trójkę? Graliście w Quake'a czwórkę? Tam też był naprawdę rozpierdol. Grałem ostatnio w Quake'a dwójkę. Kiedyś widzieliście materiał u mnie na kanale. Naprawdę ścieżka tam dźwiękowa jest zajebista. Zjarany? Granat. Oż ty cholero jedna. Pięknie to wygląda. Zjadać wszystkich w pizdu najlepiej.
O, fuck! Fajnie to wygląda. Tylko kto go tam zastrzeli? Nie mam broni. Właśnie, nie mam broni. Czekajcie. Bazooką go! Ta! O jak! Jak grom, to grom. Jest moc. Fajnie ten miotacz ognia. Podoba mi się. Mówcie, co chcecie. Czekaj, zamienimy bazookę na Arisakę. Przeładuj sobą. Dobra, jeden zdjęty. Tu będzie drugi pewny strzał. Tam będzie trzeci. Nie mam granatów już, niedobrze. Weźmy coś pokombinował. O, mamy coś, kolejną broń. O, też dobra, dobra broń. Można z niej ładnie po prostu napierdalać. Widzieliście? Fajnie, fajnie się z niej strzela. Świetnie, na ziemię. Przeładowanko, tak. Ale mi się amunicja już kończy. I nie wygląda to, powiem wam, dobrze. Jak nie wygląda dobrze, trzeba zjarać wszystkich pizdów, tak jak zamówiłem. Tak jest. Spray to spray. Słyszycie, jak się jara? Patrzcie na to. Już nie ma. Po działkach. F, utrzymaj, aby pilotem zostać. O, yeah. Widzicie, jakie działeczko? Tu chyba zaraz będziemy musieli się bronić. Yeah. Napierdalamy tym działkiem. Takie działko lepsze niż w Battlefieldzie, powiem wam. Nie no. Wszystko się trzęsie, aż mi cały tu monitor lata. Czekajcie chwilę. Znacie może jakieś ludziska, jeszcze mikrofon dobry do nagrywania, taki wiecie, do gamingu, gdzie naprawdę jakość byłaby zajebista. Nie chodzi mi tu ludziska też o... nie o słuchawki, tylko o sam mikrofon. Sam mikrofon właśnie by mi chodziło do nagrywania komentarzy, bo... Słuchawki gamingowe to jest jedno, zapewne wiecie, a nagrywanie komentarzy czy... to jest druga sprawa. Jeżeli już jak nagrywa się komentarze, to jaką jakość herców, prawda? Czy studyjna, czy DVD, to też jest ważne. Ci, którzy nagrywają komentarze, pewnie wiedzą, o czym mówię. Tutaj wystrzałem się w ten czołg napierdalać. Dobra, zdjęty ten czołg, to jest najważniejsze. Został nam jeszcze jeden czołg, no i jeszcze jak troszkę chińszczyzny. Tą chińszczyzną zajmiemy się na końcu. Ja ten czołg bym chciał lepiej zdjąć. O, tam co jest na tym wzgórzu. Zdjęty. Dobra, teraz tylko poczyścimy troszkę tych Chińczyków. Tam koleś jakiś jeszcze jest. Tutaj mamy... Zajebią zaraz na mapę nową bombę. No elegancko, to mi się podoba. Zadanie zakończone. To była trzecia misja Call of Duty World of War. Mówił dla was Sebo. Widzimy się niedługo w części czwartej. Także trzymajcie się, ludziska. Zapraszam do komentowania, łapkowania. Także na razie. To tyle.